Naszym gościem dzisiaj u księżniczek jest królowa kryminału, Katarzyna Bonda. Witamy. Dzień dobry. I tą królową to bez przesady. No jak to? Tego dowiem, masz taką pieczątkę chyba nawet. No tak, ale to ja więcej razów dostałam za to królestwo, aniżeli czegokolwiek. Znaczy z całą pewnością ja tu się nie chcę wywyższać nad koleżankami. Naprawdę Polska stoi kryminałem, a kobiety po prostu szturmem ruszyły zaatakować ten gatunek, więc... Jakby można było prosić traktować to bardzo żartobliwie. Ale to jest komplement z naszej strony, bo twoje kryminały czyta się bardzo dobrze. Masz bardzo wiele czytelników oddanych tobie. I ja chciałam cię spytać, czy właśnie w takim męskim świecie trudno jest się przebić kobiecie? To znaczy, to jest po pierwsze tak, że moje książki są specyficzne. To nie jest taki rasowy kryminał, który, nie wiem, Chandler, Agatha Christie, a nawet Stuart McBride, Helen Fitzgerald, to nie są tego typu opowieści. Jakby ja wkładam do opowieści kryminalnej i dlatego nazywam to opowieścią kryminalną. Bardzo dużo elementów, takich tematów dodatkowych. Nie chodzi o pogłębienie psychologiczne, tak jak to jest w skandynawskich powieściach, tylko chodzi o tematy uniwersalne albo wręcz historyczne, tak jak to jest w Popularniku. W Lampionach w ogóle zabawiłam się konwencją i chciałam, żeby to była w ogóle inna książka, jakby tam jest właściwie efekt domina, nie ma takiego klasycznego dochodzenia, ponieważ każda kolejna sytuacja, każde kolejne przestępstwo generuje następne. Tutaj trochę spalam czytelnikom, ale rzeczywiście jakby ja staram się, żeby to były właśnie też ciekawe powieści. I w związku z tym jakby ja jestem w jakiś tam sposób tolerowana, a wręcz koledzy oddają mi szacunek za to, co ja robię, że po prostu znalazłam jakąś swoją przestrzeń. Natomiast pamiętam czas, jak ja zaczynałam, moja pierwsza książka wyszła w 2007 roku. No i to nie było łatwe, dlatego że tak traktowano z przymrużeniem oka jakaś babka, a jeszcze tak blondynka, to co ona może tam wiedzieć o kryminalistyce, więc i rzeczywiście tak było, no było w tym dużo racji, dlatego że ja, żeby poznać tajniki kryminalistyki, medycyny sądowej, w każdej książce używam zupełnie innej dziedziny kryminalistyki, więc udaję się do konsultantów, najlepszych fachowców w Polsce i po prostu najzwyczajniej w świecie poszukuję tej konkretnej wiedzy, która jest mi potrzebna. Powiedz, czy pewność siebie jest ważna w zawodzie pisarza? W tej chwili uważam, że jest to bardzo ważna sprawa, natomiast przez lata uważałam wręcz przeciwnie i uważałam, że książka sama powinna się bronić, że zawartość opowieści, merytoryki, tego w jaki sposób ja opowiadam tą konkretną historię wystarczy czytelnikowi i nie jeździłam na spotkania autorskie, nie uczestniczyłam w promocji, nie walczyłam o nią. Dzisiaj odszczekuję to, dlatego że przez lata mnie nie było na rynku. I rozumiem jakby ten mechanizm. To jest tak, że właściwie dziennie wychodzi 100 nowych książek w Polsce. A jeszcze dodatkowo mamy tłumaczone książki. W Polsce bardzo dużo się tłumaczy, naprawdę różnej literatury. I to robi się z tego ogromna ilość. Wchodząc czytelnik do księgarni ma takie poczucie, że właściwie bez orientacji, co chciałbym wziąć do czytania. I dzisiaj uważam, że pisarz, jeżeli czuje się na siłach, jeżeli to mu odpowiada jako idea, powinien tą książkę, którą napisać, obronić, tak jak się broni pracę magisterską. Praca jest czymś zupełnie innym, wybranie materiału i napisanie tekstu jest czymś zupełnie innym, a potem jest obrona i de facto ja traktuję tak promocję. Inna rzecz to jest taka, że ja osobiście bardzo lubię spotkania z czytelnikami. To jest dla mnie takie święto, to jest moja fiesta. Wtedy mogę założyć sukienkę za chwilę, mam spotkania autorskie w Warszawie, więc z tej przyczyny jestem taka wygłodniona, bo przecież tak normalnie to nie dla mnie. No. Dla was też bym się pewnie wypiędrzyła, bo też uważam, że to jest kwestia szacunku. A jeśli chodzi o pewność siebie i mówienie o tym szczerze, w jaki sposób ta książka powstawała, uważam też, że to nie jest bałwochwalstwo i egotyzm, dlatego że ta książka może być oceniona przez czytelnika, przez krytyka, przez dziennikarza, do których rąk trafi, w taki sposób, jak on uważa. Ja tutaj uważam, że z krytyką nie należy dyskutować. Każdy może odczytać ją, jak chce. Natomiast to, co ja chcę przedstawić i to, co ja chcę opowiedzieć w trakcie spotkania, czyli te kulisy, te przestrzenie, co ja robię, żeby ta książka w taki sposób powstała. Jeżeli ktoś mnie o to pyta, to nie jest żadna tajemnica, więc mogę się tym podzielić. A powiedz mi, a co sprawiło, że zmieniłaś zdanie?
że właśnie stwierdziłaś, że jednak będziesz uczestniczyła w spotkaniach autorskich i że spotkasz się z tym czytelnikiem, obronisz swoją książkę. Zmieniłam wydawcę. To znaczy to jest tak, że zmiana wydawcy pociągnęła za sobą całkowicie nowe spojrzenie na przestrzeń, no właściwie nie tyle literacką, to zawodową, dlatego że ja piszę książki, nie pracuję nigdzie indziej, żyję z książek i to jest mój zawód, to jest moja praca. To nie jest tak, że ja piszę książki w weekendy i żadnej, nigdy książki żadnej nie napisałam, będąc jednocześnie gdzieś zatrudniona, nie potrafię w taki sposób pracować. W związku z tym mój obecny wydawca wręcz zażądał ode mnie tego, że owszem, jakby jest to, jest to bardzo ciekawa propozycja wydawnicza, natomiast musimy zmienić ten modus operandi. Ja pamiętam, że to był taki moment, że ja długo jakby borykałam się z takimi myślami, czy to ma sens, czy to nie jest właśnie... Każdy pisarz gdzieś tam w głębi serca jest nadwrażliwym, bardzo delikatnym człowiekiem, twórcą, tak? Czyli po prostu dotyka go wszystko, nie jest pewien tego, co napisał, czy to rzeczywiście jest dobre, czy to rzeczywiście już jest skończone, czy to rzeczywiście można pokazać ludziom, czy nie będzie tak, że ja się chełpię, tak? Jakby to jest zupełnie naturalne i choćby nie wiem, jak mówili o mnie, że mam tupet, to ja również to mam. Natomiast w pewnym momencie kończę zapis, I tego też się nauczyłam, to tego po prostu można się nauczyć. Kończę zapis i przestaję być tą nadwrażliwą, delikatną mimozą, która się trzęsie nad każdym słowem, tylko po prostu zamieniam się w osobę... Książka już nie należy wtedy do mnie też. Ona należy do czytelnika, ponieważ w momencie, kiedy ja napiszę słówko koniec, wyślę ją do redakcji, do wydawcy, jeszcze ja wysyłam dodatkowo do konsultantów, którzy mi czytają to merytorycznie, więc wyłapują błędy. I w tym momencie ona już przestaje być moja. To już przestaje być takie moje dziecko, na którym ja muszę swoje skrzydła roztaczać. I jakby wchodzi taka machina, którą ja nazywam takim... ktoś inny handluje moimi książkami, nie ja. I jakby ja jestem tylko, uczestniczę w tej całej promocji jako autor, który po prostu no, musi gdzieś pojechać, udzielić jakiegoś wywiadu. I dzisiaj nie uważam, że to była błędna decyzja. Dzisiaj ludzie mnie kopiują, więc jakby myślę, że to jest po prostu słuszne. No właśnie, przestajesz się bać, wychodzisz do ludzi. Jesteś taką kobietą bardzo przebojową. Czy możesz być wzorem kobiecości dla dziewczynek, dla młodych kobiet? Na co? Jak się czujesz? Znaczy, ja myślę, że akurat w dzisiejszych czasach wręcz jest to wskazane. To znaczy, ja bardzo wierzę w to, że należy walczyć o swoje. W czasach, kiedy byłam skromna i chowałam się w kątku, to przegrywałam bardzo wiele razy. Dziś wręcz jestem w stanie stanąć do walki i wręcz potrafię no, zareagować. Po pierwsze, pierwsza rzecz to jest taka, że należy wiedzieć, co jest dla mnie ważne. Nie mówienia nie, tak jak nas uczą asertywności, musisz się nauczyć mówić nie. Najpierw musisz wiedzieć, gdzie jest twoje tak. Dopiero wtedy będziesz mogła powiedzieć nie. I to nie jest tak, że ja się na wszystko zgadzam. To jest tak, że ja mam taką siłę przetargową w tej chwili i mojego wydawcy i na różnych innych płaszczyznach, że ja mogę zablokować tą konkretną okładkę, mogę nie zgodzić się na pewne zmiany redakcyjne. To, że moje książki są takie grube i że pozwalają mi na wtłaczanie opowieści, które jakby nie licują z powieścią kryminalną, czyli przestrzeń na przykład w Okularniku Żołnierzy Wyklętych, w Pochłaniaczu, cała retrospekcja dotycząca mafii z lat 90., w Lampionach Łódź, która jest bohaterem. To, że oni mi na to pozwalają, to ja mam wywalczone. To oczywiście nie było łatwe, to nie było tak, że oni, o hurra, książka będzie miała kilkaset stron, ale ekstra. Więc jakby to nie jest tak. To jest tak, że dla nich to był problem, dlatego że gruba książka drożej kosztuje, trzeba ją drożej sprzedawać, mniej się sprzeda i tak dalej, i tak dalej. Oni myślą po prostu biznesowo. I w tym momencie wchodzę ja i mówię, że albo wydajecie mnie taką, jaka jestem, bierzecie mnie z dobrodziejstwem inwentarza, albo bardzo mi przykro, szukam sobie innego wydawcy. To jest tak, że pisarz szuka swojego stylu przez całe życie de facto. Ale w pewnym momencie musi zdać sobie sprawę, jakie ma atuty i gdzie jakby jest jego siła, a pracować nad mankamentami. Ja pamiętam taki moment, że ja przez lata było mi mówione, że moje książki są za grube, że te opowieści są zbyt wielowątkowe, że tam są przestrzenie merytoryczne zbyt dokładnie opisane. Jakby dzisiaj to są walory, to dlatego ja się sprzedaję na te wszystkie języki zagraniczne i dlatego będą kolejno, już wychodzą, już rosyjskie jest, już niemieckie, za chwilę wychodzi czeskie, 16 listopada będzie holenderskie, brytyjskie, białoruskie i tak dalej, kolejne języki.
I myślisz, że dlaczego oni kupują te książki? Dlatego, że one są cienkie i mają zwartą konstrukcję i są rasowym kryminałem? Nie. Właśnie dlatego, że to jest zjawisko dla nich niezwykle ciekawe, że ktoś wywalił sufit. Kiedy ja składałam konspekt serii o Saszy, to było od początku wiadomo było, że to jest tetralogia, zamknięta opowieść. Każda część kończy się, dzisiaj już mogę to powiedzieć, już w zapisie w 2012 roku, kiedy ja to zakontraktowałam i kiedy złożyłam już pierwszą powieść, czyli Pochłania, a trzy kolejne miały swoje streszczenia, ja wiedziałam, kiedy to i jak to się kończy. To nie jest tak, że ja pracuję po omacku, że ja sobie otwieram pliku Worda i zastanawiam się, co tam będzie dalej. To jest tak, że pracuję analitycznie i zawsze tak pracowałam. Natomiast chodzi o to, że jakby to wszystko zostało zaplanowane dużo, dużo wcześniej. W związku z tym ja jestem w stanie obronić, podać konkretne argumenty, moją ideę. I mi się wydaje, że to też jest bardzo ważne, żeby umieć obronić tą ideę, żeby wiedzieć, że to jest po coś, że wszystko jest funkcjonalne, że to nie jest tak, że ona jest gruba, bo tam jest nadmienny środek, bo nie jest. A powiedz, co fascynuje cię w zbrodni? W ogóle zbrodnia mnie nie interesuje, ona jest strasznie nudna. Jest siedem motywów zbrodni, wszystkie zostały wykorzystane u Agaty Christie. Gdybym na tym polu chciała się wykazać, to bym nie mogła, ponieważ Agata już to zrobiła dawno temu. I w ogóle powieść kryminalna nie jest o zbrodni. Ani nie jest o złu. Owszem, jest o walce dobrego ze złem, a właściwie tak naprawdę jest o tym, jaka jest prawda. O tym to jest. Czyli jakby to są opowieści traktujące o pewnego, odkrywające pewnego rodzaju sekrety, tajemnice, przestrzenie, które nas zawsze ciekawiły, zawsze ciekawiły. Tak naprawdę o tych sekretach, o tych przestrzeniach zakrytych, które trzeba zdemaskować, które za nas bohater robi, są wszystkie książki. Tak naprawdę o to chodzi. Człowiek nie bierze książki do ręki po to, żeby męczyć się. Tak? Po prostu potrzebuje tak naprawdę, to jest na wyższym poziomie, bądź na poziomie sensacyjnym, na poziomie rozrywkowym, ale jednak rozrywka. I mi jest potrzebna powieść kryminalna i dlatego wybrałam ten gatunek, ponieważ doskonale jakby pozwala mi na pokazywanie świata przez konkretny pryzmat. I ja zawsze byłam malkontentem i jak ja to nazywam, jestem optymistyczną pesymistką. I jakbym miała wybierać taką postać z kreskówki, to prawdopodobnie byłabym tym osłem z Kubusia Puchatka. Więc jakby idealnie mi się to wpisuje. Widzę elementy, które są nie do końca doskonałe w rzeczywistości i przez nie, ja to zawsze mawiam, że żeby pokazać dobro, to tak naprawdę trzeba się skupić na złu, trzeba pokazać tej przestrzeni, czyli jakby zło jest brakiem dobra. W związku z tym jakby stąd ten wybór gatunku, a reszta idzie za tym. A seria o Saszy w ogóle nie jest o złu, ani nie jest o zbrodni. Tam oczywiście każda zagadka jest w środku, ona jest zamknięta i staram się, żeby ta intryga była. Natomiast tak naprawdę jest o kobiecie, no, która walczy o siebie, tak? Jakby o to, żeby ona się uzdrowiła. Tak, ale dajesz jej coś z siebie, czy to jest po prostu usposobieniem takich twoich lęków, albo tym, czy właśnie, z czym myślisz, że każda kobieta powinna się zmierzyć? A jak sądzisz? No myślę, że pisząc zawsze dajemy coś z siebie. Znaczy nie da się. Nie da się napisać książki, nie da się stworzyć bohatera bez tak zwanego tego ziarenka z realności, tego pierwowzoru. Nawet jeżeli to będzie ktoś, kto cię zainspiruje, a w przypadku głównego bohatera, no to po prostu nie ma możliwości. To jest tak, że musisz kawał siebie tam rzucić. Oczywiście my się, pisarze, maskujemy, mówimy, że nie, to nieprawda. Ale ja oczywiście na początku miałam taki pomysł, że ona będzie zupełnie inna niż ja, nie będzie posiadała żadnej mojej wady, będzie po prostu doskonała, będzie poukładana, zorganizowana, żadnych kłód pod nogi i tak dalej. Ale to było tak nudne, nie byłam w stanie tego pisać, to było drewniane. I dlatego ja mówię zawsze, że pisanie książek jest najbardziej ekshibicjonistyczną działalnością, jaka w ogóle istnieje. Ci wszyscy panowie w parkach, którzy rozkładają płaszcze, pod spodem nie mają nic, to naprawdę jest pikus w porównaniu z tym, co robią pisarze, tworząc postaci literackie. Mało tego, powiem więcej. Ja zawieram się też w tych najokrutniejszych, najstraszniejszych postaciach, najbardziej godnych potępienia. Każdy z nas posiada zalety i wady. Ja oczywiście same zalety, tak. Jak Sasza. A powiedz, Czerwony Pająk, wszystko już masz zaplanowane, a co będzie dalej, jak ta tetralogia
lice ukończy. Masz świetnie, plan, jesteście, bardzo was lubię za to pytanie. Czy dalej będą kryminały, czy kolejne zaplanowane powieści, bo tak jak się układa na bardzo swojej zawodowej pracy. Ja pamiętam, że jak ruszył pochłaniacz, w sensie został wydany, to ja w wywiadach już wtedy mówiłam, że do 2021 mam już zaplanowany czas. Wszyscy tak podnosili brewkę i dziwili się. Dzisiaj mam zaplanowany dalej. Aha. Natomiast z czego to wynika? To jest tak, że w pewnym momencie, jak się traktuje to zawodowo, to człowiek sobie uświadamia, ja piszę książkę rok, dwa. Mniej więcej tak to wychodzi. W związku z tym ja mam w tej chwili 39 lat. No to łatwo policzyć, że tak dużo książek to ja w życiu nie napiszę. Mało tego, trzeba brać pod uwagę, że to nie będzie tak, że dwa lata następna książka, musi być przerwa, kryzys twórczy, coś nie pójdzie. Generalnie no może być różnie. W związku z tym bardzo precyzyjnie wybieram te tak zwane projekty. Nie lubię tego słowa, ale oczywiście należy to tak traktować. I oczywiście chcę podchodzić ambitnie. Szykuję coś specjalnego. Mhm. Naprawdę coś, co znowu zamierzam wywalić sufit. Będzie to bardzo w moim stylu i to nie jest tak, że jakby należy traktować, jak ludzie znają wszystkie moje książki i wiedzą jakby jaki jest przebieg, że ja pisałam i dokumentalne książki, potem ta seria z Meyerem, która jest zupełnie inna, Sasza też jest zupełnie inną opowieścią, to jakby moi czytelnicy to rozumieją. To jest tak, że dla mnie wyzwaniem nie jest sama zmiana gatunku, bo ja nigdy w tym gatunku de facto nie byłam. To nie jest tak, że ja jestem losowym kryminalistą, wręcz myślę, że chłopcy by się pogniewali. Natomiast rzeczywiście to będzie coś, czego jeszcze w Polsce nie ma. A powiedz jeszcze na koniec, ile na tej szafie jest sukienek? No mam kilka.